Szanowni Państwo, serdecznie witamy na kolejnej, szóstej już edycji festiwalu Militaria w popkulturze, w tym roku poświęconego survivalowi. Przetrwanie w mieście, przetrwanie w terenie, pierwsza pomoc. Właśnie o tym będziemy mówić w tym roku. I pierwszym naszym gościem będzie pan Paweł Piotrowski, ratownik medyczny z wieloletnim doświadczeniem, który tym doświadczeniem postanowił podzielić się właśnie z nami i dzisiaj pokaże nam, jak się szkolić, jak udzielać pierwszej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem urazów kończyn, a jeśli czas pozwoli, to także podzieli się z nami czymś więcej. Ponadto dzisiaj jeszcze o 13:00 survival w mieście. Tą prezentację przeprowadzą dla nas Sebastian i Piotr Klimczak, instruktorzy survivalu. Od 14:30 do 17:00 graj w kamuflaż, czyli gra terenowa dla całych rodzin, a o 17:00 ponownie Sebastian i Piotr Klimczak zaproszą nas na szkolenie o survivalu w terenie. Teraz oddaję głos i przestrzeń panu Piotrowi. Panu Włowi. Przepraszam. Dzień dobry, witam serdecznie. Cieszę się, że jest nas tak dużo tutaj na sali. Agnieszka mnie już przedstawiła, mam na imię Paweł, ale reaguję również na Piotrka. Często to jest standard, proszę się tym w ogóle nie przejmować. Powiemy sobie, tak jak Agnieszka zaznaczyła, o pierwszej pomocy, bo to się łączy, survival i pierwsza pomoc to są jakby dwa takie komponenty, które się przenikają. Zaczniemy sobie od złamań, bo tego się najbardziej boimy. Przejdziemy sobie przez zaopatrywanie ran, czyli te części, które jakby zawsze mamy gdzieś z tyłu głowy, jeżeli jesteśmy gdzieś w lesie, gdzieś daleko, tego się boimy najbardziej. Natomiast tu jest tylko kilka bardzo prostych zasad, które jeżeli zapamiętamy, będzie nam dużo przyjemniej spędzać czas poza domem, nawet w trudnych warunkach, w trudnych okolicznościach przyrody. Nie trzeba do tego żadnego specjalistycznego sprzętu. Można sobie poradzić z bardzo prostymi elementami, które mamy dookoła siebie, w lesie, w różnych takich dziwnych miejscach. To nie musi być zaopatrzenie jak w karetce pogotowia. Naprawdę, wystarczy bardzo mało elementów i będziemy w stanie zaopatrzyć siebie, zaopatrzyć znajomych, jeżeli taki wypadek, jakieś nieszczęście nam się przytrafi. Zanim przejdę do złamań, powiemy sobie kilka słów o anatomii. To wynika jedno z drugiego. Jeżeli myślimy o naszym ciele, to mamy kilka takich najważniejszych układów. To jest układ oddechowy, to jest układ krążenia, to jest układ kostny, czyli nasz szkielet. To są takie trzy najgłówniejsze elementy, o których myślimy. Jeżeli chodzi o nasz szkielet, czyli o nasze kości, kości to są, można obrazowo powiedzieć, rurki. One są puste w środku. To nie jest pełna rurka taka stalowa, tylko w środku jest przestrzeń, którą organizm wykorzystuje sobie na coś innego. Przez to, że ona jest pusta w środku, to nasze kości są dużo bardziej wytrzymałe niż taki klasyczny patyk z drzewa na przykład, prawda? Boimy się złamań, natomiast jeżeli chodzi o kości, to mamy tak. Mamy naszą czaszkę, to jest kość, która chroni nasz mózg. Mamy kręgosłup, który nas trzyma w pionie razem z naszymi mięśniami. Natomiast najczęstsze urazy w takich przypadkach, kiedy jesteśmy poza domem, to są urazy naszych kończyn, czyli ręce i nogi. Jeżeli chodzi o ręce i nogi, tutaj warto pamiętać o tym, że w naszych rękach tutaj mamy jedną kość. Tak samo tutaj w naszym udzie mamy jedną kość. Natomiast poniżej stawu łokciowego mamy już dwie kości. Tak samo poniżej kolana mamy również dwie kości. To nam będzie pomocne później przy zaopatrywaniu krwawień takich masywnych i o tym sobie powiemy w późniejszym terminie. Jeżeli chodzi o złamania, mamy dwa rodzaje złamań, tak bardzo uogólniając. To są złamania zamknięte, kiedy kość nam pęknie, złamie się w środku, natomiast widzimy jakąś deformację, ale ta kość nam nie wystaje poza skórę.
może gdzieś tam spod skóry wystawać, ale ona nie przebija nam tutaj tych powłok skórnych. Nie widzimy nic ponad skórą. No i analogicznie drugie złamanie, czy to jest złamanie otwarte, kiedy ta kość nam wystaje poza skórę. Co nam to zmienia w naszym działaniu? Tak de facto zmienia nam w tym takim najprostszym tutaj podejściu, którego będziemy korzystać, to jest kwestia tylko dołożenia opatrunków, to miejsce, gdzie ta kość wystaje. Natomiast jakby samo zabezpieczenie tej naszej kończyny jest dokładnie takie samo, jak przy złamaniu zamkniętym. Najprostszą metodą zabezpieczenia złamania to jest użycie szyny. Tutaj są szyny takie, których raczej nie będziemy mieli ze sobą, ponieważ one są niewygodne, one są sztywne, zajmują troszkę miejsca. Natomiast można kupić sobie szyny innego rodzaju, takie, które można nawet zwinąć w rolkę i potem rozwinąć i po rozwinięciu, po podgięciu w taką jakby łódeczkę, ona się robi sztywna. Mam tutaj taką jedną, na chwilkę zniknę z ekranu. Ta szyna wygląda tak, nazywa się splint, ta akurat, można ją rozwinąć, trzeba ją zgiąć w środku, tak jak mówiłem, zrobić taką łódeczkę. Ona jest leciutka i w tym momencie ona już nam, już jest stabilna, prawda, już możemy jej użyć do zabezpieczenia w tym formacie. To będzie bardziej nasza górna kończyna, ewentualnie staw skokowy na dole. Jeżeli chodzi o wielkość szyn, dobieramy sobie je według jednej zasady. Jeżeli chodzi o usztywnianie kończyn złamanych, musimy pamiętać o zasadzie Pota. To jest taki pan, który to kiedyś opisał. Mamy tak, mamy staw, mamy kość. Mamy staw, mamy kość, mamy staw. Analogicznie jest tutaj w kończynie dolnej. Mamy staw, mamy kość, mamy staw, mamy kość, mamy staw. Jeżeli złamiemy sobie kość, to musimy unieruchomić oba stawy powyżej tej kości. Nie wystarczy, jeżeli złamiemy sobie tutaj tą kość ramienną, nie wystarczy założyć szyny odtąd dotąd. Musimy unieruchomić również z tą kością ten staw i ten, czyli ta szyna będzie już stąd, a skończy się tutaj, a generalnie im dłużej, tym lepiej. Analogicznie odwrotnie, jeżeli mamy uraz stawu tutaj łokciowego, to nie wystarczy założyć taką szynkę. Trzeba założyć od początku tutaj kości ramiennej, praktycznie potąd, a najwygodniej podjechać również z palcami. Samo usztywnienie powoduje nam to, że nas to mniej boli. Jeżeli mamy uraz ręki, nasze mięśnie automatycznie się napinają, one się ściskają. To jest reakcja, nad którą nie jesteśmy w stanie zapanować w takiej sytuacji, bo to jest reakcja bólowa. Organizm sobie działa w troszkę innym trybie i on to robi automatycznie. Natomiast jeżeli mamy kość i ona wygląda w ten sposób w środku, to każde napięcie mięśni tą kość rusza, prawda? Kość nie boli cała. Boli tylko okostna, ona jest unerwiona, czyli ta zewnętrzna warstwa kości. Więc jeżeli nam te zewnętrzne części trą, to nas to po prostu bardzo boli, prawda? Samo usztywnienie powoduje to, jeżeli szynę mamy założoną w ten sposób, to ta ręka już, nie musimy tej ręki napinać, dźwigać. Te mięśnie nam się rozluźniają, automatycznie ta kość się delikatnie rozsuwa, to wystarczą, słuchajcie, milimetry, nawet mniej i powoduje to, że to nas po prostu mniej boli. I zabezpieczenie szyną złamania, zwichnięcia ma na celu po pierwsze zniesienie tego bólu maksymalnie, a po drugie zabezpieczenie przed kolejnymi jakby wtórnymi urazami, bo jeżeli mamy kość złamaną czy pękniętą, to ona już jest niestabilna, prawda? Jeżeli jesteśmy daleko od domu, przy tym, że musimy dojść gdzieś do miejsca, gdzie przyjedzie pogotowie, czy dojechać samemu do szpitala, to my wykonujemy ruchy cały czas. Stajemy, kucamy, siadamy,
przesuwamy się i ta kość już jest narażona na dodatkowe jeszcze jakby wtórne urazy. Zabezpieczenie szyną powoduje, że te urazy minimalizujemy. My je nie zawsze wykluczymy do końca, ale powodujemy to, że będzie dla nas bardziej komfortowo i w większości sytuacji tego urazu nie pogłębimy. Sama szyna nie wystarczy. Do tego potrzebny jest jeszcze bandaż. Mamy dwa rodzaje bandaży. Mamy bandaże elastyczne i mamy bandaże takie, które się nie rozciągają, dziane. Dużo bezpieczniejsze są bandaże dziane, jeżeli chodzi o zabezpieczenie urazów. Z tego względu, że ktoś, kto rzadko używa takich bandaży elastycznych, odruchowo zawija za mocno. Prawda? Bandaż się napina przy każdym zwoju, my to zaciskamy coraz mocniej i przez to możemy spowodować, że ta krew, która tutaj powinna krążyć, może mieć trochę większy problem, żeby przejść sobie przez te nasze tutaj żyły i dotrzeć na przykład do końca palców. Nie jest to jakby największy problem w tej sytuacji i jak najbardziej takiego bandaża można używać. On jest wygodniejszy do zawinięcia. On się troszkę bardziej klei, po prostu jest łatwiej dopasować go do krzywizny jakby naszego ciała i szyny. Także to jest taka podstawa podstawy. Pamiętajcie o tej zasadzie POTA, czyli bandażujemy, usztywniamy dwa sąsiednie stawy lub dwie sąsiednie kości. To jest prawidłowe zabezpieczenie takiego urazu. Jeżeli nie mamy szyny, to czego możemy użyć, jak myślicie? Jesteśmy w lesie. Kto coś wymyśli? Gałęzi. Jak najbardziej. Dokładnie tak. I sam tak kiedyś zrobiłem. Na takim wyjeździe offroadowym użyliśmy po prostu dwóch gałęzi. W innym przypadku można użyć kijków trekkingowych na przykład, prawda? Coś, co jest sztywne. Jeżeli mamy gałęzie czy kijki, to starajmy się na przykład na nodze użyć dwóch. Nie jednej, tylko dwóch. Z dwóch stron nogi i to sobie zawinąć. I to już wystarczy. Staramy się unieruchamiać kończyny w pozycji zastanej. Jeżeli sobie złamiemy tutaj tą kość ramienną, my się automatycznie ułożymy w takiej pozycji, żeby ta kość, żeby ta ręka jak najmniej bolała. I to jest też odruch, o którym się nie myśli. Jeżeli będzie mnie mniej bolało w takiej pozycji, to tą szynę doginamy w ten sposób. Jeżeli ja będę trzymał rękę tak i tak mnie będzie mniej bolało, to tą szynę doginamy już w ten sposób, prawda? Dopasowujemy sobie najpierw szynę do krzywizny, a później po prostu zawijamy. Jeżeli chodzi o zawijanie, zaczynamy od dołu. I to jest to, o czym mówiłem, że każdy z Was będzie miał tendencję do zawijania zbyt mocno. Natomiast jeżeli zawiniemy tutaj mocno, to ta krew już nam będzie miała problem z przepływaniem od tego miejsca. Ale jeżeli zaczniemy niżej, to tutaj już będzie troszkę lżej, bo odruchowo w czasie nie będziemy już tak zawijać mocno. Zaczynamy zawsze za mocno, później jest automatycznie troszkę luźniej. Tak robią osoby, które jakby nie robią tego na co dzień i to jest rzecz całkowicie naturalna. Więc zawijamy od dołu ręki, od dołu nogi i idziemy do góry. Cała szyna powinna być zawinięta, nie powinna nigdzie wystawać poza bandażem. Jeżeli chodzi o zawijanie, zawijamy w ten sposób, żeby bandaż się na siebie nakładał, żeby nie było dziur po prostu. Jedna rzecz, jeżeli zawijamy jakby całą rękę, zawsze powinno się zostawić, to jest tak samo przy nodze, zostawić tylko koniuszki palców widoczne. Jak myślicie, po co? Dokładnie, to jest to, o czym mówiłem. Jeżeli zawiniemy za mocno i te końcówki nam zaczną mocno sinieć, po kilkudziesięciu minutach, jeżeli stwierdzimy, że tam już czujemy troszkę mniej, te palce nam drętwieją, to znaczy, że troszkę przesadziliśmy z tą jakby mocą tego zawinięcia bandaża. Natomiast jakby to nam wiele w całej sytuacji nie zmienia, prawda? Bo kluczowe jest dla nas to usztywnienie tej kości. To, czego się boimy przy złamaniach, to jest to, że te ostre krawędzie kości mogą nam przeciąć tętnicę, czyli tą naszą główną żyłę wewnętrzną,
która jest dużo większa niż te nasze takie powierzchniowe żyłki i ona może nam, może nas pozbawić sporej ilości krwi. Dlatego chodzi o to, że głównym jakby priorytetem jest usztywnienie tych dwóch elementów kości, które mogą być złamane bądź pęknięte w środku, prawda? Jeżeli jest złamanie, to raczej będziemy widzieć. Jeżeli jest pęknięcie, to będzie ciężko bez diagnostyki obrazowej, ale dla Was to też nic nie zmienia. Czy to będzie uraz stawu skokowego na dole, zwichnięcie, czy nam tutaj coś wyskoczy w łokciu, bandażujemy dokładnie tak samo. Kto się zgłosi na ochotnika, żeby zabandażować rękę? O, może kolega. Przyjdziesz? Nie? Chodź. Nie chcesz? Dobra. To może mama? No to zapraszam. Jak mama ma na imię? Alaska. Znaczy to nie jest imię, ale... Nie imię. Alaska. Alaska. Mhm. Dobrze. Taszyna. Stańmy tutaj przodem do kamery. Splint. Sam splint, sim splint. Oczywiście. Potem każdy może sobie zobaczyć. Tam w środku jest taka blaszka cienka aluminiowa, to jest przykryta taką miękką gąbką, żeby po prostu było wygodne. I to są w różnych rozmiarach. Są nawet takie małe, słuchajcie, na palce. Co też się przydaje, prawda? Jeżeli jesteśmy daleko od domu i mamy coś nam się stało z tym palcem, to nie będziemy wracać od razu, ale możemy jeszcze sobie w zasadzie, jeżeli mamy taką potrzebę, zawijamy, usztywniamy i jest ok. To jest ta pierwotna wersja tamtej szyny. Tam jest po prostu są takie stalowe, taka stalowa drabinka w środku. Ona też się gnie, ale już, tak jak mówiłem, zajmuje więcej miejsca. Dokładnie. Alaska, chodź tutaj. Klasycznie. Tutaj przewróciła się, tą kość ma złamaną. Tak zakładamy. Jest tu taka delikatna deformacja. Lewą ręką trzymasz sobie tą rękę, bo cię to bardzo boli. Podtrzymujesz przy sobie, to będzie najczęstszy obraz po złamaniu. Będziemy trzymać tak, starać się jak najmniej ruszać i każdy ruch będzie nam jakby generował ból. Uczy się, żeby szynę doginać na zdrowej ręce, prawda? Natomiast jakby... Tak, dokładnie. Natomiast tutaj chodzi dokładnie o długość. Chodzi o to, żeby na tej, która boli, już tutaj nie robić jakichś takich rzeczy, bo to tylko spotęgujemy ból. Jeżeli ktoś jest w stanie, to sobie po prostu... Tutaj mamy złamanie, czyli już wiemy, że stąd musimy ten staw i ten zabandażować, jeżeli usztywnić. Jeżeli pójdziemy dalej, to dla nas tylko lepiej. Więc startujemy sobie stąd, tutaj już mamy zgięcie, zaginamy sobie, nie dotykając ręki, w ten sposób. Przykładamy delikatnie, jest mniej więcej ok, wszyscy widzą? Tak to wygląda, super. To idę jeszcze tylko zabiorę bandaż. Przykładamy w ten sposób. Ja nie pomagam. Nie pomagasz. Ty będziesz krzyczała z bólu, prawdopodobnie przy takich moich manewrach i to też jest naturalne. Prawda? Tym się w ogóle nie martwimy. Z tymi bandażami też nie jest łatwo, zwłaszcza w ten sposób. Przeważnie jest nas więcej niż dwie osoby, więc jest łatwiej. Jeden trzyma, drugi krzyczy, nie krzyczy, trzeci mówi nie płacz, prawda? Dokładnie. Możemy sobie, słuchajcie, tak delikatnie ten bandaż w ten sposób poruszać. Wtedy będzie łatwiej po prostu wyczuć. O ile ten staw jest ciężko zabandażować, bo on tutaj już nam wystaje, prawda? Natomiast chodzi o samą zasadę, że on też powinien być maksymalnie objęty tym bandażem. No bo to będzie wystawać. To nie przeszkadza. Nie przeszkadza. Jeżeli będzie szyna za długa, może nam wystawać nawet za palce, to też nie przeszkadza, prawda? Tutaj złapiemy tylko tyle, ile jesteśmy w stanie. To jest zawsze problem tych kości ramiennych właśnie i tego stawu tutaj wysoko, ale chodzi o to, żeby złapać jak najwyżej się da. O, ja tego nie będę na razie wiązał, zawiniemy tak. Na potrzeby, o, mniej więcej popatrzcie, jest pełny ściek, nie ma nigdzie dziur. Oczywiście najlepiej ściągnąć to ubranie, jeżeli jest to możliwe, bo jeżeli będzie zimno, no to nie będziemy tej ręki rozwijać, prawda, żeby nie marzła. Natomiast im mniej ubrania, tym to jest jakby stabilniej i precyzyjniej. Ta ręka już jest usztywniona. To, co możemy jeszcze zrobić,
To możemy sobie i Chustę? powinniśmy, proszę? Chustę, nie? Czy... Jak najbardziej. Można chustę, czyli zakładamy chustę, która całą tą rękę jeszcze nam trzyma. Tutaj zawijamy za szyję, robimy taki po prostu z chusty, z bandaża, z szalika, z czegokolwiek, prawda? I w momencie, kiedy mamy to zawinięte i tak przytrzymane, ta ręka, możemy, mówimy tak, Alaska, spróbuj tą rękę trzymać teraz luźno. Ona już się trzyma sama z siebie, wisi nam na tej chuście, na bandażu, na szaliku. Jeżeli my te mięśnie rozluźnimy, ten ból powinien się zmniejszyć. On nie ustąpi całkiem, bo to się raczej nie stanie, ale dzięki temu będzie dużo bardziej komfortowo. I w tej sytuacji możemy już sobie tą osobę transportować w kierunku jakiejś diagnostyki szeroko pojętej, prawda? Tak wygląda w najprostszym wydaniu zabezpieczenie kończyny. A jak się nazywa ta zasada, że się... To jest zasada POTA. Pota, pota. Nie musicie tego pamiętać. Chodzi o to, żebyście pamiętali. Dwa sąsiednie stawy lub dwie sąsiednie kości. To jest prawidłowe. Dziękuję ci bardzo. Ja sobie to zabiorę, dzięki. To jest jakby prawidłowe zabezpieczenie kończyny. I to robi każdy medyk, to powinien robić każdy nie medyk, prawda? Nie wystarczy jeden krótki patyczek, trzeba troszkę dalej. Lepiej, słuchajcie, usztywnić za dużo, za długo, niż za krótko. To, co mówiłem, że lepiej, żeby szyna była za długa. Słuchajcie, to jest tak, że jeżeli ja mam uszkodzony na przykład staw skokowy, ja sobie zawinę szynę do tego miejsca, prawda? No bo tak jak mówiłem wcześniej, kość, staw, kość, prawda? A tutaj mi dłoń tak wisi. To słuchajcie, samo to, że ta dłoń wisi, ono nam powoduje ciągłe napięcie tych mięśni. My tego nie czujemy, ale to nam zwiększa ból. Jeżeli pociągniemy tą szynę tutaj, także oprzemy tą dłoń o szynę, będzie nam dużo bardziej komfortowo. To są takie napięcia mięśni, o których my w ogóle nie myślimy, prawda? Natomiast te wszystkie nasze ścięgna mięśnia, one są tak powiązane, że to nam daje ogólny taki efekt. Jeżeli chodzi o taką... Może ciekawostkę, jak usztywnić na przykład złamane udo? Szynę wiadomo, tak samo jak dłoń, to jest ta sama zasada, czyli gdzieś odtąd i im niżej, tym lepiej. Do nogi to będzie już bardziej taka szyna, albo najlepiej jeszcze dłuższa, prawda? Ona jest szersza i tutaj już mamy jakby większą możliwość ruchu. Ale jeżeli nie mamy szyny, nie mamy patyków, bo jesteśmy na pustyni na przykład. Złamać coś na pustyni to jest sztuka, ale może się zdarzyć, prawda? Mamy złamaną kość udową na przykład i jak byście zabezpieczyli nogę? Czego możemy użyć, słuchajcie, do usztywnienia tej nogi, jak myślicie? Dokładnie tak. Jak to zrobić? Przyjdziesz teraz ty, mama już była. Chodź. Chodź. Super. Ja jestem Paweł. Jak masz na imię? Edziu. Edziu? Super. Edziu. Siadaj na podłodze. Edziu siedzi, którą nogę sobie złamałeś? Wybierz, wybierz. Prawą, lewą? Lewą, dobra. Edziu siedzi i mówi, że tutaj go strasznie boli w tym miejscu. No i mamy tylko swetr, bo na pustyni jest zimno, prawda? Polar i mamy parę bandaży. Jak my to możemy zrobić? Klasycznie. Kładziemy drugą nogę obok tej nogi. I oczywiście możemy zawinąć obie i to będzie ok. Ale będzie dużo lepiej, popatrzcie, tutaj jest szpara, tutaj tak samo jest szpara. Jeżeli to sobie włożymy po prostu kawałek ubrania w ten sposób, tutaj ci wepcham między nogi, ściśniemy i bandażujemy. Tutaj już sobie użyjemy z dwóch bandaży, bo jeden to za mało. Zaczynamy od dołu, tak samo delikatnie unosimy, bo musimy tam podejść od spodu, niestety. Zawijamy miejsce w miejsce.
i jedziemy tutaj tak samo jak wcześniej, jak najwyżej. Jeżeli to jest kość udowa, to tutaj ciągniemy praktycznie, słuchajcie, po sam pas, jeżeli tylko jest taka możliwość. Elek podnieś się delikatnie na dłoniach, super. Oczywiście elek się podnosi na tej zdrowej nodze, bo ta lewa go boli. I jeszcze raz. No, ej, widzisz, to jest właśnie przypadłość tych bandaży elastycznych. I jeszcze jednym jak najbardziej możemy dowinąć wyżej. I to jest, słuchajcie, zabezpieczenie złamanej nogi. I w ten sposób betka możemy wziąć nawet na ręce, albo w dwie osoby, czy znaleźć jakiś kawałek, jakiś płachty, czy innego ubrania i tak sobie go spokojnie transportować do miejsca, gdzie będzie mógł uzyskać już pomoc stricte medyczną. I to jest najlepsze, co możemy zrobić w takiej sytuacji. No to co? To dzięki. Możesz iść. Nie pójdziesz? Czekaj, już się uwolnię z tego wszystkiego. Jeden bandaż, drugi bandaż, trzeci bandaż i tak. Dobra. Będziesz pamiętał, jak bandażować? Dobra. Dziękuję ci bardzo. Przejdziemy sobie szybko do zaopatrywania ran. Chyba, że macie jeszcze jakieś pytania a propos usztywniania szyn, patyków, kijków, nart, czegokolwiek. Nie macie pytań? Wszystko jasne? To są bardzo proste zasady, tylko trzeba po prostu czasami posłuchać i zapamiętać i tyle. To jest właśnie pierwsza pomoc. Jeżeli chodzi o rany, słuchajcie, to co wspomniałem wcześniej. Te wszystkie tutaj żyłki, które widzimy u mnie, to jest całkiem nieźle. One powodują krwawienie, mamy je na całym ciele. Pod włosami, tutaj, na nogach, wszędzie. Wszelkie przecięcia tych żyłek powodują krwawienie, ale to nie jest krwawienie krytyczne. Z tych żyłek, jakby w krótkim okresie czasu, nie ucieknie nam aż tyle krwi, żeby nasz stan ogólny się pogorszył, prawda? To jest ta krew taka ciemniejsza, bo tymi żyłkami wraca krew bez tlenu. Z każdej komórki z naszego ciała ona wraca do serca, jest pompowana do płuc. W płucach pobiera ten tlen i później tętnicami, czyli tymi głównymi żyłami, które mają dużo większą średnicę niż te tutaj, jest znowu transportowana do rąk, do nóg, do mózgu, do serca. I my się zawsze martwimy, słuchajcie, tymi grubymi żyłami, czyli tętnicami. Dlatego, że jeżeli jakby uraz jest masywny i dojdzie do przecięcia tętnicy, to wtedy faktycznie mamy duży problem, bo ten upływ krwi jest na tyle duży, to jest taka jasno czerwona krew, wręcz pomarańczowa i ona sobie nie płynie, jakbyśmy puścili z kranu, tylko ona tak pulsuje, tak jakby ktoś naciskał tłok szczykawki, tak w niego uderzał, ona nam może nawet tak mocno, słuchajcie, psikać do góry. I takie krwawienie jest już naprawdę jakby niebezpieczne i trzeba je maksymalnie szybko zabezpieczyć. Jak to robimy? Bardzo prosto. Załóżmy, że tutaj miałem złamanie, albo nie. Znaczy tak, miałem złamanie, przecięła mi się tętnica i widzimy, że tutaj mi tak mocno psika krew, prawda? Wiadomo, rozcinamy ubranie, używamy do tego gazy. Taką gazę, jedną, dwie, trzy, cztery. Są różne formaty. Warto mieć przy sobie. To jest nic innego, tylko coś takiego, prawda? Jeżeli, słuchajcie, mamy krwawienie tętnicze, to musimy ucisnąć punktowo to miejsce. Nie robimy wtedy opatrunku na pół nogi, bo on nam nic nie da. My musimy dokładnie to miejsce, tam gdzie widzimy to takie psikanie tej krwi, tam musimy wcisnąć. Jednym, dwoma palcami po prostu na maksa docisnąć. Taką gazę zawijamy bandażem i wtedy już zawijamy bardzo mocno. Wtedy już się nie przejmujemy, że będzie za mocno, bo to właśnie o to chodzi. Im mocniej, tym lepiej. Zawijamy jednym bandażem, patrzymy, ciągle nam przecieka, prawda?
to co robimy? Bierzemy drugą gazę, nakładamy i dowijamy drugim bandażem jeszcze mocniej. Chodzi o to, żeby to po prostu tą dziurę zatkać, mówiąc kolokwialnie. Te bandaże, one będą czerwone, bo to nie jest tak, że nagle przestanie się lać. Chodzi o to, żeby ta krew po prostu nie wypływała. To jest jakby główne zabezpieczenie tętnicy. Jeżeli chodzi o te nasze żyłki, na przykład na głowie, jak to się skaleczy, przewróci się, ma uraz głowy, tej krwi też jest ogromnie niby dużo, tak nam się wydaje, ale to nie jest, słuchajcie, krwawienie, które jakby zagraża bezpośrednio naszemu życiu. Jak zabezpieczamy? No praktycznie tak samo, tylko nie zawijamy tak mocno. Dostosowujemy sobie format na przykład taki, troszkę szerzej, przykrywamy, zawijamy bandażem lub szalikiem, co tam mamy pod ręką jakby w takiej sytuacji i to nam będzie dużo łatwiej zatamować. Generalnie głowa krwawi bardzo i to wygląda spektakularnie, ale tak jak Wam mówię, to nie jest krwawienie, które zagraża życiu. Wierzcie mi na słowo. Dużo gorzej to jest kwestia tętnicy w dłoni, a jeszcze bardziej tętnicy w nogach, bo tutaj, w tym miejscu, te tętnice są jakby najgrubsze. I tego się boimy. Natomiast pocieszę Was, trafić krwawienie z tętnicy, to trzeba mieć bardzo dużo szczęścia. To się nie zdarzy. Wniosek, zapamiętajcie jeden. Nie zawsze, jak jest dużo krwi dookoła, to znaczy, że się dzieje coś strasznie strasznego. Okay? Krew zawsze przeraża i to jest naturalne. To my się tego boimy, wzdrygamy się, panikujemy. To jest naturalny nasz odruch. Nie ma się co dziwić, nie ma się co jakby tym denerwować. Natomiast, tak jak mówię, nie zawsze taka plama krwi, to znaczy, że ktoś nam się wykrwawił. Nie. Tak w wielkim skrócie, jeżeli chodzi o opatrywanie jakby ran, bo tutaj nie ma jakiejś wielkiej filozofii, jeżeli mówimy o takim survivalu, prawda? Nie, jeżeli mamy coś do odkażania, oczywiście jak najbardziej zranienia, psiknąć, żeby nie wdało się zakażenie. Natomiast to są takie główne zasady. Czy macie jakieś pytania co do tego? Nie ma. No to dobrze, super. Mamy jeszcze chwilkę. Słuchajcie, to zadam Wam zagadkę. Tętnice mamy wszędzie, mamy też tutaj, prawda? Jeżeli sobie przyłożycie, słuchajcie, tak dwa palce, to poczujecie swoje tętno. To w pogotowiu często stosujemy, to widać też na filmach, prawda? To są Wasze tętnice. One też wcale nie są małe. No, dwa palce tak tutaj głęboko sobie wcisnąć. Czujesz, jakby taki puk, puk, puk. U Ciebie będzie troszkę szybciej, bo Ty jesteś mniejszy i to jest normalne. Masz mniejsze serduszko, więc musi troszkę szybciej bić, wiesz? Jak będziesz większy, to no trochę zwolnisz czasem. Jakbyście zaopatrzyli na przykład tutaj, tu przeciętną tą tętnicę, bo tak się może zdarzyć. Jak myślicie? Mamy gazik, mamy bandaż. Jak my to zrobimy? No? No zawiniemy dookoła? No nie bardzo, nie? Bo po pierwsze zaczniemy się dusić, po drugie sobie tą drugą też ciśniemy, więc już w ogóle ta krew nam do głowy nie dopłynie. Prawda? Jakieś pomysły? Jest taki bardzo prosty sposób. Chodź, Edziu. Edziu, chodź. Z której strony się skaleczyłeś na szyi? Z tej, tak? Tutaj nam tryska żywo-czerwona krew. Co robimy? Przykładamy gazik. Tak? Spoko, ja go sobie podtrzymam, dzięki. Pożyczamy tą zdrową rękę. Trzymaj tą rękę na górze. Stańmy tutaj przodem do wszystkich, żeby widzieli. Trzymasz rękę? Tak? I popatrzcie. I teraz już zawijamy. Zawijamy. Taka sama zasada jak przy nodze, przy ręce, przy przecięciu tętnicy. Prawda? Trochę niewygodnie, co nie? No, ale możesz oddychać? Mhm. Tak? Dobra. Słuchajcie, krwawienie mamy zatamowane. I pomimo tego, że ta tętnica jakby jest mniej drożna, bo ją mocno ścisnęliśmy i o to nam chodzi, żeby uratować życie, to ta jest drożna i to wystarczy. OK? Analogicznie w drugą stronę. Dzięki. Jesteś super fantomem, wiesz? Naprawdę. Dziękuję Ci bardzo. Czy macie jakieś pytania? Jeżeli nie ma pytań, tak? Jak długo, ile ma się czasu, jeśli takie skaleczenie potężne,
Tutaj musimy działać jak najszybciej. To nie będą 2 sekundy, ale to będzie dosłownie, to są minuty czasami, w zależności gdzie to się stanie. Natomiast organizm ma takie swoje mechanizmy obronne, ale to tylko przy niektórych zranieniach. Myślę na przykład o amputacji, prawda? Tętnica to jest rurka, tak samo jak żyła, tylko większa. Jeżeli ją przetniemy ostro, tak, prawda? Czyli na przykład tramwaj przejedzie mi tutaj w tym miejscu, utnie mi nogę. To się może zdarzyć. To słuchajcie, ten czas nam się troszkę wydłuża, dlatego że organizm w takim momencie, on sobie automatycznie, jeżeli jeszcze ma siłę, na początku będzie miał trochę siły, on sobie tą tętnicę lekko kurczy na końcu. Więc to krwawienie nie będzie takie nagle, że puch i koniec, już nie mam krwi w sobie, prawda? Krew nam transportuje tlen przede wszystkim i to jest jakby kluczowe dla tego, żeby nasz organizm funkcjonował prawidłowo. Więc mamy przy takiej amputacji, mamy to troszkę czasu więcej, ale jakby nie sugerujcie się tym. To jest tylko jakby dla waszej takiej informacji, taka ciekawostka trochę. I tak musimy to zrobić dokładnie tak samo, czyli przyłożyć gazik od spodu, zabandażować i do tego jeszcze powyżej tego miejsca zawinąć coś szerokiego. Jeżeli mamy amputację całkowitą, czy takie bardzo mocne krwawienie tutaj, zwłaszcza udoramie, to możemy jeszcze użyć jednej rzeczy, czyli możemy założyć, a nawet powinniśmy założyć opaskę taką zaciskającą. Nie każdy z nas ma takie taktyczne opaski, to chłopaki będą wam potem pokazywać na pewno. Macie? No, to ja się tutaj nie będę rozwijał. Tam też są medycy, więc wam dokładnie powiedzą. Możemy użyć paska. Chodzi o to, żeby to było jak najszersze. To nie ma być rzemyk, bo sobie przetniemy skórę, prawda? Natomiast to, o czym wam mówiłem, jednakość. Jeżeli utnie nam nogę w tym miejscu, to tą opaskę, stazę tak zwaną, nie zakładamy tutaj nad miejscem zranienia, bo tutaj ta tętnica schowa się pomiędzy te dwie kości i my nie będziemy w stanie tej tętnicy ścisnąć na tyle, żeby to odkrwawienie zatamować. Jeżeli utnie nam nogę tutaj, to my i tak zakładamy tu, gdzie jest jedna kość, prawda? Zaciskamy mocno, bez używania niecenzuralnych słów. Możemy użyć takiego paska, tak samo zacisnąć mocno, i po prostu patrzymy, czy krwawienie ustępuje, jeżeli nie, dociskamy jeszcze mocniej. Tutaj po prostu to jest tak, że przy tych stazach, które chłopaki wam pokażą, jak czasami zakłada się u żołnierzy amerykańskich na przykład, oni są, wiecie, mocno umięśnieni, zresztą nie tylko amerykańscy, żeby nie było. Słuchajcie, prawidłowo założona staza, ona ma taki specjalny mechanizm, którym się po prostu dokręca, zwiększa to ten jakby ten zacisk, to chłopaki potrafili zemdleć z bólu. A to nie są, wiecie, tacy jak ja, chudzi, szczupli w ogóle, oni naprawdę są odporni na ból. I to jest prawidłowo założona staza, do momentu, aż przestanie nam krwawić, prawda? Natomiast jeżeli nie mamy stazy, tak jak mówiłem, gazik w to jedno miejsce punktowo dowijamy, przecieka i jeszcze raz i dowijamy na maksa w ten sposób. Tak? Ja się myślę, że taką główną obawą, jaką człowiek ma przed udzielaniem pierwszej pomocy, jest to, że zrobi się krzywdę. Większą niż temu zranionemu już coś wyrządziło innego. I czy można... Czyli działać, czy nie działać? Właśnie. Wiemy, jak tutaj wszyscy siedzimy, że trzeba ratować i pomagać. Większej nie. To jest taka główna zasada pierwszej pomocy i tego się uczy w pierwszej pomocy, zwłaszcza jeżeli myślimy o zatrzymaniu krążenia, prawda? Każdy się boi podejść, bo mu złamie kręgosłup, bo jest po wypadku, ale on nie oddycha, serce mu nie bije, więc ja mogę mu tylko pomóc, prawda? I tak samo jest przy takich krwawieniach, zwłaszcza tych tętniczych. Tutaj jakby, słuchajcie, nie ma czasu na zastanowienie. Jeżeli wy nic nie zrobicie, to ta osoba po prostu może umrzeć. Bardzo szybko nawet, prawda? Więc tutaj nie myślcie o tym. Tutaj chodzi o to, żeby działać. Nawet jeżeli go zacznie bardziej boleć, bo wy mu to tak zawiniecie na maksa i prawidłowo, to dobrze, to niech go bardziej boli. Ale on tej krwi nie traci, prawda? On może wrzeszczeć przy zakładaniu tej szyny, bo manewrujemy, zawsze musimy tą rękę troszkę odgiąć, żeby zawinąć. W ogóle się tym nie przejmujcie. To będzie trudne. Bo to trzeba to robić często, żeby się troszkę tych emocji jakby troszkę je odsuwać, prawda, żeby działać prawidłowo. Natomiast gwarantuję wam, że jeżeli zrobicie pierwszy krok, jeżeli zaczniecie, podejdziecie, to już potem pójdzie z automatu.
to jest kwestia właśnie tego momentu decyzji, prawda? Stoi 13 osób, każdy patrzy, no i może on, może on, może ona, może nie, nie. Jak już zacznę, to już będzie łatwiej. I wtedy nie będziecie myśleć o tym, o co pytasz, czy ja zaszkodzę, tylko macie z tyłu głowy, że ja muszę to zrobić, żeby tą osobę uratować, po prostu. Bardzo proszę. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to zmieściliśmy się w czasie. Bardzo Wam dziękuję i zapraszam na kolejne elementy warsztatów. Dziękuję.